Zapraszamy na specjalny odcinek magazynu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w całości poświęcony sołtysom, a to z okazji ich święta. Zobaczmy. Wsi spokojna, wsi wesoła. Pochwała beztroskiego życia w wiejskim zaciszu, mająca swój wydźwięk w wierszu Jana Kochanowskiego, współcześnie obarczona jest trudami zawodowymi, finansowymi i wiąże się z koniecznością bliskiej relacji na płaszczyźnie sołectwo-samorządy. Jako dobry łącznik, chociażby pomiędzy władzami gminnymi a mieszkańcami, sprawdza się sołtys. Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach w roku 2019 odbył się w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie. Podziękowanie za trud, który po prostu sołtysi wnoszą nasze takie dzisiejsze życie. Nie? Po prostu jest sołtys, to po prostu jak powiedział pan tutaj marszałek, że to jest ciężki kawałek chleba. Musimy na to wszyscy wspólnie zapracować, żeby to było jakoś tak w miarę możliwie wyglądało. Ogrom tego wydarzenia podkreśla ilość przybyłych uczestników. Aby świętować z okazji tej okoliczności, spotkało się prawie 1500 osób. Blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za liczne działania na rzecz aktywizacji mieszkańców i ulepszanie lokalnego wizerunku miejscowości. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego motywuje do działania nie tylko tak. Na rozwój społeczności wiejskich dedykowane są środki z budżetu województwa. Mamy takie programy jak granty sołeckie, jak odnowa wsi Warmii, Mazur i Powiśla, jak wreszcie wsparcie ochotniczych straży pożarnych, ale również program rozwoju obszarów wiejskich. I tutaj lokalne drogi to jest ponad 400 km inwestycji w tej kadencji, 160 milionów złotych, ale również targowiska, infrastruktura o charakterze wodno-kanalizacyjnym. No i wreszcie lider, który jest programem bardzo ważnym w środowisku, gdzie lokalne grupy działania organizują swoją strategię i też w rywalizacji proponują wsparcie projektów, które są istotne indywidualnie i powszechnie w społeczeństwie wiejskim. Dzięki proponowanym programom miejscowości z naszego regionu mogą poprawić swoją estetykę oraz spełnić oczekiwania społeczne i kulturalne mieszkańców. W dążeniach do obranego celu droga może być wyboista, dlatego wspólne szukanie rozwiązań okazuje się być najskuteczniejszą metodą. Stąd panel dyskusyjny Sołtys, wieś, samorząd, przyszłość, w którym wzięli udział. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, architekt krajobrazu Marta Akincza, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie Andrzej Babuchowski. Nie ma czegoś takiego jak jeden garnitur dla wszystkich, tylko każdy kraj określi, co chce realizować, jakie parametry osiągnąć i jakimi środkami. Jeszcze jest jedna rzecz taka bardzo ważna. Aż 30 do 40% środków musi być przeznaczone na ochronę środowiska i klimatu. To się wiąże w dużej mierze to, co pani mówiła. Na to pójdzie prawie 30 do 40% środków, czego nie było do tej pory. Dzisiaj prawo samorządowe krępuje tych, którzy chcą więcej, którzy są dynamiczni, którzy mają potencjał i ludzki, a czasem majątek, ale nie mogą tego majątku użyć. Ci ludzie nie mogą się wykazać, bo dysponują bardzo niewielkimi pieniędzmi, jeżeli w ogóle dysponują. Bo około 30% gmin nie ma funduszu sołeckiego, więc kilkanaście tysięcy wsi nawet tego nie ma. Sołtysi nie poddają się trudom codzienności, wręcz wzajemnie się motywują, życząc sobie spokoju, wytrwałości i miłości. Twardo stąpa po ziemi druga połowa dążąca do poprawy warunków panujących na polskiej wsi. Znalezienie złotego środka nigdy nie było proste, ale coraz pewniej mówi się o przysłowiowym światełku w tunelu. Upodmiotowienie sołectw, upodmiotowienie sołtysów, tak, żeby można było niezależnie od gminy pozyskiwać środki unijne, robić odpisy chociażby z podatku, tak, żeby to sołectwo było podmiotem praw i obowiązków. Bo dzisiaj przede wszystkim obowiązki, generalnie mało praw, ale myślę, że ponad podziałami uda nam się to przedsięwzięcie i taką ustawę przeprowadzić. Przenieśmy się tutaj. Stoiska, na których prezentowały się lokalne grupy działania, gminy z naszego województwa, instytucje zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich,
To miejsce, w którym można spróbować postawić kropkę nad i. Jego ekscelencja ksiądz arcybiskup dr Józef Górzyński, arcybiskup metropolita warmiński, zachęca do integrowania środowiska także poprzez relacje z duszpasterzami. Jedni i drudzy są zaangażowani w życie danej społeczności w sposób pewnej odpowiedzialności, jaką biorą za daną społeczność. Więc chociażby wymiana informacji, doświadczeń albo współpraca, ona jest bardzo ważna do tego, żeby integrować właśnie społeczność. Panie sołtys tymczasem mają swoje spostrzeżenia co do rządzenia, a że tworzą niemałą grupę, a do tego skuteczną w działaniu, warto wziąć pod uwagę słowa jednej z przedstawicielek. Kobieta więcej może. Większe ma przekonanie. Co jeszcze? Może bardziej tak konkretna, dominuje, tak? Mężczyzna, jak mu się powie nie, no to skuli ucho i pójdzie. Może nie każdy, no ale... A my kobiety to chyba raczej tak próbujemy dążyć do celu. Ja mam takie miejsce, azyl cichy znam. Dzisiaj zabiorę ciebie tam. Pani, falujemy w górę! W trudach dnia codziennego ważne jest dobre samopoczucie, a że muzyka łagodzi obyczaje, odbył się i koncert. Na scenie wystąpił Zenon Martyniuk z zespołu Akcent. Jeden z liderów muzyki disco polo porwał do wspólnej zabawy liczną grupę sołtysów i melodyjnym słowem zachęcał do posłuchajmy. Przez te oczy zielone oszalałe, gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. Ze mną grać pokera, raz mi daje, raz zabiera. Ja za swoim szczęściem biegnę w świat. Cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają. Los przekorny, znowu miłość da. Para, pa, para, pa, pa. Mocniej, o, pięknie, o. A para, pa, para, pa, pa. O tak, o, o. Daj muzyce kołysać cię, płyń na fali, nie zmieniaj się. W górę ręce i biodra w ruch, jeden obrót, dwa kroki w przód. Na 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 na. Sunshine reggae, plaża wokół nas. Jeśli chcesz coś zmienić, moje zdanie znasz. Bądźcie przekonani, że tak jak na wójta, burmistrza, również możecie liczyć na samorząd, zarząd województwa i marszałka województwa. Wszystkiego dobrego w tej kadencji.